Bardzo krótki. Ten projekt usuwa z ustawy obecnie obowiązującej jeden punkt. To jest punkt, który pozwala zabić dziecko w przypadku podejrzenia niepełnosprawności bądź choroby. Ale to jest punkt, którego skutki obowiązywania są krytyczne, bo 96% aborcji odbywa się na podstawie tego punktu. Na 1098 aborcji w 2016 roku, 1042 były właśnie na tej podstawie wykonane. Tutaj trzeba o jeszcze jednej rzeczy ważnej powiedzieć. To są aborcje najbardziej brutalne, ponieważ wykonuje się je późno, do 6 miesiąca ciąży, a nawet nie mamy pewności, czy nie później, dlatego że ustawa mówi, że można takie dziecko zabić do momentu osiągnięcia zdolności do życia poza organizmem matki i nie ma w zasadzie definicji, który to jest tydzień, który to jest miesiąc. Około 4-5 miesiąca ciąży otrzymuje się do ręki wynik badań prenatalnych, bo diagnostyka prenatalna trwa tygodniami. I wtedy jest właśnie ten czas na zgłoszenie się na zabieg, tak zwany zabieg, tak naprawdę na